robisz obliczenia. I co my tu mamy? 3x do trzeciej minus 2x do drugiej minus 12x plus 8. To się równa 0. Tutaj stąd i stąd mogę wyciągnąć przed nawias x kwadrat. Czyli zostaje mi 3x minus 2. A tutaj, co ja stąd mogę wyciągnąć? Tu mam tak, minus 4 razy 3 razy x, a tu mam co? 4 razy 2. Czyli w jednym i w drugim pojawia mi się czwórka. Ale patrzę na to, a tu w środku jest minus, czyli bym musiała zrobić tutaj sobie minus w środku, czyli wyciągam minus 4. Minus 4 razy 3x da mi minus 12. I minus 4 razy minus 2 da mi 8. Ok, to jest wyciąganie wspólnego czynnika przed nawias. Jeśli z tym masz problemy, to też sobie zostawię film, gdzie to super tłumaczę. To i to jest takie samo, więc mogę to wyciągnąć przed nawias. I co mi zostało? To i to. Równa się 0. Czyli 3x minus 2 równa się 0, 3x równa się 2, x równa się 2 trzecie, x kwadrat minus 4 równa się 0, x kwadrat równa się 4, x równa się 2 lub x równa się minus 2. Tutaj pierwiastkowałam obustronnie, czyli naszymi wynikami są te trzy liczby. Dzięki za uwagę, do usłyszenia, trzymaj się cieplutko.